zmienimy kolor teraz od razu na złoto, a to oznacza, że doprosimy kogoś do nas, przed Państwem, Donata Wolińska, Chief Digital and Marketing Officer Polska i Kraje Bałtyckie L'Oreal. Przewodniczące jury w tej kategorii, to posłuchajmy w takim razie, za co ta nagroda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić jedną z bardziej inspirujących historii, która wykracza poza zwykłą kampanię. To opowieść pełna nadziei, sugerująca, że rozpoczęty proces zmian ma szansę stać się jednym z kamieni milowych w kształtowaniu lepszej przyszłości. To opowieść o determinacji, odwadze i wyjątkowej wizji. I to nie wielkiego koncernu, ale relatywnie małej firmy, która pokazała, że każdy może, a może nawet powinien zabrać głos na rzecz pozytywnych zmian tworzących lepsze jutro. To posłuchajmy w takim razie, kto to taki. Kasiu, czy możemy cię prosić? Zawsze marzyłam o tym, żeby powiedzieć and the winner is. Ale mam jeszcze takie przemyślenie, bo moje dzieci jak mnie pytają, czym ja się zajmuję w pracy, to jak czasem mi się zdarzy napisać artykuł do Forbes Women, to mój mąż mówi moim dzieciom, że jestem dziennikarką. I po dzisiejszym wieczorze się zastanawiam, czy mogę wrócić do domu i powiedzieć, że jestem aktorką. Bo w końcu byłam na tej scenie. Ale and the winner is stop toksycznej chemii w praniu. Lider FCB and the Milkman, współzgłaszający The Rockets, klient Klovin. Prawo zabrać głos. Słuchajcie, dzień dobry, Bartek Woźnicki z tej strony. Ja bym chciał, jako to jest moja kategoria social, chcę powiedzieć o trzech rzeczach. O emocjach, ludziach i o pewnej tajemnicy i zacznę od tajemnicy. Tajemnica jest taka, że miałem kiedyś, słuchajcie, przyjemność być pod wybitną osobą, pracować w cudownym zespole i ta osoba, to się nazywa Donata Wolińska, stoi teraz na scenie. Ona pokazała, że można tworzyć pewnego rodzaju wizję, za którą podążają ludzie. I wtedy dochodzimy, słuchajcie, do zespołu. Oczywiście Klovin nie jest koncernem, choć mam ambicje. Mamy też po prostu wspaniałą historię współpracy ze szpitalami i ta współpraca ze szpitalami budowana jest w dużej mierze na przysiędze Hipokratesa i tym, żeby przede wszystkim nie szkodzić. I pracujemy nad tym, żeby produkty, które dostarczałem pacjentom, jak i konsumentom, były bezpieczne. I ja osobiście się strasznie bałem, gdy zaczynaliśmy tę kampanię. Bałem się dlatego, że dotykaliśmy tematu, który siedział w lodówkach, albo inaczej, w zamrażarkach Unii Europejskiej. Ale się udało. Udało się to dzięki ludziom i chciałbym tutaj podkreślić, jest nas niewiele, więc powiem szybko, po prostu słuchajcie po imionach. Najwspanialszy duet kreatywny, jaki znam, czyli Gosia i Agnieszka, Gosia Drozdowska i Agnieszka Klimczach, które po prostu zrobiły majstersztyk komunikacyjny. Mój zespół w postaci Grzegorza i Przemka, którzy my staramy się, żeby było trochę divers i balansować tą kompetencję dziewczyn. Próbujemy, nie zawsze nam się udaje. Agnieszka Pakulska i Arek Żanowski, którzy nas wsparli bardzo mocno ze strony zarówno inwestora, jak i mentoringu Arka, który jest Elonem Muskiem polskiej ziemi, ale to takie między nami. Janku to i także bardzo dziękuję za całą współpracę i koordynację w ramach FCB na Milkman, bo FCB globalnie też bardzo nam pomogło w tym, żeby po prostu temat nagłośnić. Więc słuchajcie, jestem mega dumny, bardzo dziękuję jurorom, bardzo dziękuję wszystkim obecnym na sali. Gratulujemy Państwu bardzo serdecznie i bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękuję również Paniom. To była przyjemność współdzielić z Paniami scenę.